Cześć wszystkim, nazywam się Tomasz, ja tu pełniłem obowiązki kierownika budowy w trakcie budowy tej realizacji naszego GPZ-a. Tu jeszcze rok temu było pole kukurydzy, a teraz mamy serce tej farmy, stację GPZ, która zasila te wszystkie wiatraki. Dzień dobry. Dzisiaj skupimy się na kwestiach bezpieczeństwa, ponieważ wprowadzając Was na budowę, my tak naprawdę odpowiadamy za Wasze bezpieczeństwo. Zaraz będziecie mieć szkolenie BHP. To jest nasza budowa. Na północy mamy 25 turbin, na południu 30. Na północy to są TW i mają różne oznaczenia, czyli na przykład TW1. Na dole mamy turbiny EW. Będziecie oglądali turbiny i tu proszę również o dużą ostrożność. Schody na poziom zero są takie dosyć wysokie, one są zrobione ze stali, więc proszę uważać, proszę wszędzie, jeśli ktoś nie jest czegoś pewny, to lepiej zapytać. Podstawowy ubiór. Jest to kask ochronny, taki jak widzicie tutaj. Jest on bardzo łatwy w założeniu, ponieważ możecie sobie bez problemu to regulować i każdy sobie dopasuje go do swojej głowy. Kamizelka ochronna, czyli odblaskowa, żeby nas było widać z daleka. Jak jest ciemno, jest właśnie taka pogoda jak dzisiaj, żeby nas było widać bez problemu, oraz buty utwardzone minimum klasa S3. Wszyscy? Kogoś pominąłem? Nie? Dobra, jedziemy. Farma wiatrowa Dębsk, budowana dla Polenergii, 55 sztuk turbin wiatrowych, Vestas V110, łączna moc farmy 121 MW. Przyjechali studenci z Politechniki Warszawskiej, skupiliśmy się na tym, żeby pokazać im wybudowaną już infrastrukturę, komponenty na farmie wiatrowej. Poprosiliśmy firmę Vestas, żeby wprowadziła studentów do turbiny, żeby mogli zobaczyć, jak to wygląda w środku. Poopowiadali trochę o komponentach, o technologii, którą posiadają, a na pierwszym rzucie załatwiliśmy również z firmą Electrum, żeby mogli wejść na GPZ i tam sobie zobaczyć to serce farmy wiatrowej, jak to wygląda. Teraz wejdziemy sobie do budyneczku, w którym jest rozdzielnia średniego napięcia. Prosiłbym, żeby tu nie dotykać nic, bo wszystko jest pod napięciem. No i tutaj mamy rozdzielnię średniego napięcia, w sumie 14 pól zasilających, każdy taki przedział to jest oddzielne pole średniego napięcia. Mamy w sumie 8 pól odpływowych, żeby zasilić wiatraki, bo mamy 8 obwodów. W każdym z obwodów jest średnio 7-8 pól, na każdym z nich jest opisane, które pole za które wiatraki odpowiada. No i aktualnie mamy 3 obwody załączone, bo w 3 obwodach mamy już wiatraki produkujące. Pełen profesjonalizm. Słuchając pana, który opowiadał nam w sterowni, zdecydowanie było widać to, że zna się na rzeczy i po prostu potrafi to przekazać w odpowiedni sposób. Postanowiliśmy, że odwiedzimy farmę wiatrową w Żywominie, dlatego że interesujemy się ogólnie energetyką, jako koło energetyków Politechniki Warszawskiej i ogólnie zarówno tą energię konwencjonalną, czyli stacjami elektroenergetycznymi, jak i tą bardziej niekonwencjonalną, typu właśnie farmy wiatrowe. To jest jakby związane również z całą serią wykładów na temat logistyki w energetyce. Jeśli chodzi o farmy wiatrowe, myślę, że to jest sam ogrom wiatraka, tak? Te ponad 100 metrów, no to jest jednak, jeśli to widzi się z bliska, to robi ogromne wrażenie. Natomiast też jakby sama świadomość tej mocy, jak te, chociaż tu jest 2 MW, jakby jak dużo to potrafi gospodarstw domowych zasilić i dużo prądu stworzyć. Co byście chcieli teraz Wy może pytanie zadać? Bo tu są jakby takie trzy elementy. Zaczynając od lewej, to jest ogólnie do pomiaru wiatru, siły wiatru. Potem mamy wind sensor, czyli kierunek wiatru. FT sensor działa na podobnej zasadzie jak anemometr, tylko on jest bardziej dokładniejszy i między sobą przekazuje informacje, żeby po prostu zbilansować się, czy jest prawdziwy wiatr. On działa na zasadzie bardziej czujnika, pomiędzy FT sensorem jest jakby płaszczyzna i wiatr przylatuje i to w zasadzie właściwie czujnika ciśnienia, który się zmienia pomiędzy dwoma płaszczyznami. A po prawej mamy lampę, czyli Orga Light, która daje Aviation Light potocznie zwane, które daje sygnał samolotom, żeby po prostu nie uderzyły w wieżę.
będziemy zwiedzać pierwszy poziom zero turbiny wiatrowej. Jest to w sumie pierwszy raz, jak jestem na farmie wiatrowej, tak w rzeczywistości, no jak najbardziej moim zdaniem warto. Przede wszystkim, jeśli chodzi o teoretyczne myślenie, tutaj jest bardziej myślenie wartościami, energii, prędkości. Jednak tutaj widać techniczne rozwiązania i też wszystkie komponenty, które muszą występować przy tym, żeby te rozwiązania mogły zostać zastosowane, o których się nie wspomina na przykład na dotychczasowych wykładach. To jest ogólny kontroler, dzięki któremu możemy sterować turbiną. Na każdym historii 5 mamy emergency button, który tak naprawdę po wciśnięciu go turbinę stopuje całkowicie. Ta turbina wtedy wpada w taki system bezpieczeństwa, że po prostu przyda się, bo się stała, hamulce się zapinają, bo głównie mamy też tam hamulce, szczęki, w zależności od modelu, w zależności ile szczęk mamy. Czy większy model, tym więcej szczęk oczywiście. I w tym momencie one się zapinają, hamowanie jest wyłączanie ciśnienia, wszystko spuszcza się, żeby po prostu działać na system bezpieczeństwa. Ten panel ogólnie służy do sterowania turbiną, z tego panelu możemy wszystko ogólnie sprawdzić, co się dzieje z turbiną, status turbiny, sterowanie skrzydłami, obracanie i inne rzeczy, możemy wszystko sterować z zamysłem. Maksymalny czas pracy na tej wysokości? W krajach europejskich główna zasada jest taka, że pomiędzy zmianami musi być co najmniej 11 godzin odpoczynku. Dokładnie. Te 13 maksymalnie można pracować. Nie? I tak się zdarza czasami na sajtach, że pracujemy po 13. Wiadomo, że gdzie instalujemy turbinę, tam jest wiatr, więc jak mamy gapę, że wiatru nie ma, no to możemy instalować. Na wykładach przede wszystkim omawiamy teorię związaną, jak działa, jakie są zasady fizyczne stojące za działaniem. Natomiast tu mamy twardą rzeczywistość, jak coś takiego wybudować od zera, gdzie mamy pole, żeby stała piękna turbina, tak? I tutaj jest naprawdę niezłe doświadczenie. To jest coś, o czym się uczymy, co każdego dnia, codziennie przychodząc na uczelnię, uczymy się, ale to możemy fizycznie tego dotknąć, poczuć efekty pracy wielu pokoleń czy godzin nauki, tak, tutaj, którą włożyliśmy na studia. Z pytań, które zadadzą studenci, z tego, że tak powiem, co ich interesuje, możemy w jakiś sposób wyciągnąć wnioski, jak tych młodych ludzi zachęcić do tego, żeby ich przyciągnąć do firmy i co im, że tak powiem, zaproponować, żeby chcieli pracować, no bo tych pracowników tak naprawdę przy tej skali projektach i tak dalej zawsze szukamy.